Witajcie, że myszki z tej strony Trawl, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na lokacji Orbo Blues, jako szpadu śmierci. W ostatnim odcinku skończyliśmy tą bardzo okrutną i ciężką wojnę. I teraz doszło do tego, że musimy, no, tak naprawdę dogonić drzewko. Popatrzymy sobie w kodzie, jak to wygląda. I tak jak się spodziewałem, to jest bardzo ważna decyzja. Jeżeli tutaj pójdziemy, to tak naprawdę tracimy naszego lidera jako szpoda śmierci i dostajemy kogoś z enklawy. Czy to jest jakieś mega fajne tutaj? Szczerze powiem, nic tutaj takiego śmiesznego nie widziałem. Jedyne co to jest to, że dostajemy tutaj wszystkie rozwinięcia technologii. I dostajemy plus 4 sloty badawcze, więc tak naprawdę, no wiecie, dostajemy wszystkie technologie do wybadania. Ale jako, że chcemy coś osiągnąć, no to zobaczymy co to jest. Nie wiem do końca, co to będzie, więc na pewno będziemy musieli zmienić sobie ideologię. Jakoś nie podoba mi się portret lidera tamtego, więc będziemy musieli przeboleć to zbytnio. To, co teraz bym sobie zrobił, to może już włączył sobie to i rozpoczął robić o ten cel narodowy. I tak, jeżeli chodzi o to, to musimy, żeby zrobić to, to musimy zdobyć to. Oni nie są w wojnie z nikim, nie mają za bardzo własnego drzewka, więc tak naprawdę nie będzie problemu. Też zobaczymy sobie, o Jezu, co się stało. O, maści los. Cezar wygrał. A tutaj ten jest. O, masz się los. Sienia patrzyło na świat przez pewien czas i już się dziwne rzeczy porobiły. No. No, nie powiem szapoba dla Cezara, dlatego że Cezar nie zawsze wygrywa tutaj. Ale okej, póki jest dosyć daleko od nas, to my nic nie będziemy robić. Więc tak, musimy podbić tego gościa. To jest dziwne. Nie powiem, dziwny portret. Więc jak tylko będziemy mieć siłę polityczną, to zaczniemy na niego się tam... co się nazywa? Zaczniemy... uzasadniać cel wojenny. Po prostu polskiego słowa zabrakło mi. I... what the heck? I co to nam da? Wow, what? Wow. Czyli dosłownie wystrzeliwujemy nuka i mamy boosty takie do ataku, że nie powiem co. Okej, okay. Ciekawe, nie powiem. No na pewno mod nie jest jakiś, że tak powiem, dopracowany z tego względu, że tam ciągle się nam coś odpala. Ale jako, że gościu zapewne nad nim pracuje, no to nie będzie problematyczne z tym, że może w przyszłości coś się naprawić. Obecnie ja próbuję sobie tutaj jakieś... to słabe jest. Sobie jakieś bonusy zdobyć. Ok, jak już to mamy wybadane, to idziemy tutaj, ponieważ chcemy tutaj to osiągnąć, szybko sobie zmienić, dostać te kory, klejmy, czy jako tak. A w międzyczasie sobie zacząć uzasadniać cel wojenny na tym gościu. Więc oczywiście mamy problemy z manpowerem. To takie bardzo poważne. I raczej się ich szybko nie pozbędziemy. To jest niestety taki minus. Ale sobie zobaczymy, jak tutaj wszystko będzie. Na pewno jakoś się nam tutaj wszystko porobi. Ok, kolejna partia tych ulepszonych szponów śmierci. My już mamy dosyć sporo tych normalnych. A teraz dostaliśmy mega dużo. To jest ci, co ja wyprodukowałem?
Nie. Skąd my ich dostaliśmy? Chyba ten cel narodowy nam zrobił. Trudno określić czasami, bo opisy są albo zbytnie, albo w ogóle są słabe. Teraz dostaliśmy te wszystkie szpony śmierci, to one są chyba takie te podstawowe, więc sobie zamienimy je na te. Są takie ulepszone. Oraz też sobie tutaj trochę poćwiczymy. No niestety medalów nie możemy rozdać, bo kompletnie nie mamy nic, żeby tam porozdawać w tych medalach. Dobra, dalej tutaj robimy. Ja tutaj spróbuję sobie jak zwykle dostać jakieś takie, które trochę nam pozwolą nie tracić zbytnio naszego ekwipunku. Chociaż widzę, że to jest trudne. Ale na pewno wrócę sobie tutaj i będę próbować sobie pozdobywać nieco umiejętności. Tutaj część trenuje, część nie. Nie widzę w ogóle drogi. Jest tutaj droga. Akurat jeżeli chodzi o infrastrukturę, to często jednak jest zrobiona. Podoba mi się, że też na prowincjach, które w ogóle nie mają nie mają w ogóle właściciela, jest tutaj wszystko zrobione. Co z jednej strony jest ciekawe, z drugiej strony jest dziwne. Tak się zgaduję, że teraz będzie tylko się łączył i będzie w pewnym momencie zapewne z Cezarem walczył. A jak pamiętacie z innej serii, to Texas nie jest najprostszym przeciwnikiem. Okej, okay, mamy już nowego lidera teraz. Dopiero to zauważyłem, że się coś zmieniło. I tak, mamy tego Gorisa i no, nie podoba mi się. Więc tak, po pierwsze tutaj dostaniemy claimy, bo to chciałem zdobyć. Ten mi się nie podoba, że minus 3 i tak naprawdę nic nie dostajemy ciekawego. I tak. Chodzi o to, żebyśmy jednak korowali sobie te tereny, bo po prostu ten manpower jest ważniejszy niż cokolwiek innego tutaj. Tutaj chyba już się nie skończyło. O! Zawsze mnie bawi, kiedy się pojawia to, bo przy sobie my jesteśmy szponami śmierci i po prostu spotkaliśmy dziki szpon śmierci. Trochę jest takie śmieszne. Ogólnie rzecz biorąc, to jak będziemy tutaj szli dalej, to po prostu będziemy sobie zmniejszać populację, więc może jednak nie będziemy. Tutaj nie mamy nic zblokowanego, nie możemy zrobić, więc możemy sobie robić o to i sobie trochę dodać do tych. To jest do wyboru Air Defense albo Ground Attack. Myślę, że Ground Attack jest lepszy, bo nie sądzę, żebyśmy mieli jakichś wrogów w powietrzu. Czy coś tutaj mamy do zrobienia? Bo się pokazało, że możemy. Tutaj chyba chodzi o to, żeby jeść. Ja nie wiem, jak działa ten Blood Freeze, ponieważ w ogóle nie jest wytłumaczony. A tutaj na przykład ciągle jest, więc nie wiem. To jest do decyzji. Jedyne, co możemy zobaczyć sobie tutaj. Trochę podrobić. I pytanie jest takie, czy możemy coś tutaj więcej zrobić? No nie mamy szponu śmierci. Nie mamy w ogóle manpowera. To dziwne, że nie mieliśmy manpowera. Dobra, na razie sobie wyłączamy. W ogóle tam pokazywało, że niczego nie mamy takiego do naszych dywizji, ale okej. Okay. W sumie mamy już te 2000, to nie jest aż tak źle. No nadal robimy te badania. Nie powiem, ta misja trochę jest zepsuta. W sumie też się zastanawiam, dlaczego facet zrobił to z misji, dlatego że zawsze można było to zrobić na innym poziomie.
Czyli, że po prostu właśnie tą czasową decyzję. Ale niektórzy aż zbytnio chcą jakąś sztukę robić dla sztuki i tak się to kończy. Dobre pytanie, czy mamy jakiś... Nie, tutaj nie mamy zbytnio. Tego wzięliśmy dlatego, że on ma 2% oraz atak miał być dobry. Ten to w ogóle jest dosyć dobrym. Tutaj nie mamy już nic do wyboru. Tutaj pytanie, czy nie mamy jakiegoś... Mamy oczywiście World Machine. Ten jest takie, czy jest jakiś, który jest, co by się nam przydał. W sumie moglibyśmy tego zamienić Construction Speed. Myślę, że w obecnym momencie aż tak ważny dla nas nie jest. Chociaż oczywiście budowa była fajna. Dobra, tutaj udało nam się przenieść na kolejny. I dlaczego nie możemy Basic Power Armor tych? Chciałem sobie zdobyć to, dlatego że potem będziemy mogli sobie po prostu pójść i mieć lepsze, jeżeli chodzi o misję zbieractwa. Dobra, no to chyba wszystko już przyniesiemy na to. I mamy 90 Monoplane Escort Fighter, Fleet Defense i Heavy Monoplane Fighter. Czyli chyba taki, który ma lepsze statystyki. Lepsze statystyki zamiast jakichś szybkości i zasięgu. Okej, tutaj Monoplane Attacker, Naval Strike, Ground Pounder. Myślę, że te dwa można tu zrobić. Chociaż może nie będziemy robić, jakoś nie czuję się, żeby aż tak bardzo robić tutaj. Okej, zróbmy sobie to. To może być przydatne. Ok, jak to wygląda z naszymi badaniami do tego? Tutaj powoli sobie robimy, ale zastanawiam się, czy przez klejmy nie byłoby szybciej tutaj wszystko osiągnąć. Ok, wysyłamy. Invest into Military Academy. To nie jest jakiś. Tutaj nie możemy za bardzo już inwestować nic w jakieś budowę, bo chyba żeby inwestować, to musimy wejść w ogóle w ten po prostu hub. Dobra, może pospróbujemy sobie już lotnictwo nieco bardziej pocisnąć. Ok, więc tak, tutaj mówiłem, żeby zmienić na tego. No, ładnie to wygląda teraz. 0,5, no. Szkoda, że tylko tyle daje, ale już nie będę narzekać zbytnio. Coś tutaj się pokazuje. Okej. Okay. O, czyli. Tutaj dostaliśmy nowych dowódców. Teraz na zielonym tle są. I są dosyć mocni, nie powiem. No, ta dwójka to dosyć mocna, nie jest. Tutaj nie wiem, co dokładnie to robi, ale sobie to pozwoli nam na dalsze rozwijanie. Tego, ale już chyba mamy Wargola. Low manpower. Możemy coś skorować? Chyba nie. Ok, więc wypowiadamy wojnę. I po pierwsze, może wyłączymy sobie to i ciśniemy. Możemy też dać w sumie to. Czyli użyjemy bomby atomowej i
Przebijemy się i chyba jednak ta taktyka jest dosyć OP. Ok, możecie się przebić na drugą stronę. Bym wtedy wykorzystał was i przejąłbym tutaj resztę. No i kolejne co będziemy oczywiście tutaj próbowali. Bo chcemy zdobyć ten to terytorium, które mamy pod jeden cel narodowy. Okej. Wy możecie w sumie pójść tutaj. Już przyspieszymy nieco niektóre. Odcięli nas. Widzę, że część tych dywizji w ogóle nie wie co robić, ponieważ nie ma rozkazu. Ale udało nam się połączyć na dole. No i pokonaliśmy ich. Dobra, spas, bierzemy wszystko. I zaczynamy tutaj kolonizację. Dobra, więc tak, kolejne to będzie to. Oni są dosyć sporzy, więc może to być problem. Ale wiemy, że część to jest, są pustkowia, w sumie Fallout, pustkowia, który polega na tym, że... O, masz los, Cezar to wszystko zjadł. Ło. Pytanie, co teraz Cezar może zrobić z tym? Niektóre kony to są takie ogromne i trudno powiedzieć, co to jest dokładnie. No chyba tutaj może być, pójść dalej. No teraz Cezar to tak naprawdę może dostać burgery na jakieś większe postacie. Ale to co na pewno... ale mi... gardle. Jakoś coś stanęło. Jedyne co Cezar może jeszcze porobić, to chodzi o to, że oni zapewne będą chcieli zatokać tą część, żeby po prostu zjednoczyć Teksas. I to może się naprawdę źle skończyć dla Cezara. Cezar może się naprawdę bardzo na tym przyjechać. Okej. Tutaj mamy z tym, żeby zjadać ludzi. Okej, tutaj jest zablokowany. No, nie powiem, trochę ikonka jest taka, że trudno zobaczyć coś pod nią. Dobra, w sumie powinniśmy zrobić sobie ten cały shift i go wykorzystać, ale zapomniałem. Dobra, w takim razie kontynuujemy. Tutaj nieco. Pytanie jest takie, na kogo wkurzamy najbardziej? Znaczy się ogólnie rzecz biorąc, wkurzamy ich, a za co? A. Myślę, że Colorado jest gdzieś bardzo daleko. A my zdobyliśmy claimy. Czy my zdobyliśmy claimy na Colorado, jeżeli... To chyba nie jest blisko Chicago. My mamy ten cały lore jest o to, że z Chicago uciekliśmy. Tutaj jest Chicago. Ruiny. Dobra, w takim razie na razie próbujemy tutaj podatakować i zobaczymy jak to będzie. Na razie to nie widzę, żeby coś miało. Zdobądźmy sobie ten trochę doświadczenia. Zawsze coś bardzo chętnie można zdobyć z tym doświadczeniem. Coś, jakąś doktrynkę zrobić, coś innego. Sporo kapsli. O dziwo, nie wiem na co wydawać je. Więc nie będę wydawać.
Okej, okay, coś znaleźli. Więc tutaj wszystko idę w tą samą, dlatego że realistycznie to nic nie będzie więcej. Plainsy będą najczęstszą po prostu rodzajem terytorium, więc no i pustynia też, jak to idziemy do pewnego momentu. Tutaj coś możemy zrobić, możemy sobie coś wykorzystać, nie musimy tam tego samolotu wybadać, nie są mega potrzebne nam. Okej, okay, tutaj widzę, że jesteśmy w momencie, kiedy no już co chwila badania przychodzą. Te statki wielkie, te właśnie balony, nie pamiętam jak jest, Cepelina, ale chyba nie, jakoś inaczej się nazywało w polsku. To też jest ciekawy rodzaj technologii. Kurde, coś z bombowcami. Jak zwykle zapominam prostego słowa. Co to mogło być? Sterowiec, o. No właśnie. No nawet blisko bombowców. Na pewno chcecie dużo bomb. Widzę, że chcecie sporo tych bomb. Więc wam damy je. Okej, okay, tutaj tą doktrynkę do tego byśmy wykorzystali i tak naprawdę już prawie jesteśmy pod sam koniec tej gałęzi. Więc zobaczmy, co dalej możemy. Tutaj coś mogliśmy wykorzystać, takiego, że chcieliśmy zrobić. Chyba nie. No, będziemy powoli po prostu korować. Teraz political power się na pewno nam przyda. Coś możemy jeszcze zrobić? No tak pisze. A, musimy kogoś zjeść. Okej. Tutaj widzę, że stanęliśmy na przeciwko innego potężnego wojska, ale jeżeli użyjemy nuków, to chyba nie powinno być problemu. A poza tym jeszcze mamy samoloty, więc nie powiem, raczej są po złej stronie. Jak tam budujemy te lotniska wszelki wypadek, tylko że tych lotnisk to ja prawie nie wykorzystuję. Zanim się zbudują, to już zacznie się wojna. Ok, i teraz robimy sobie to i dostajemy kolejne overpowered rzecz. Wszyscy uwielbiamy. Okay, jakieś kolejne bonusy. No nie wiem jak to z tą wojną, no niby wydaje mi się, że jesteśmy na podobnym poziomie, ale nigdy nie wiadomo z tym. Oni czasami potrafią jednak, że tak powiem, zadziwić. Mamy już manpower z powrotem. Okej, okay, i dostajemy tutaj strasznie dużo rzeczy. I w głównej mierze dostaliśmy je na badania, których chyba raczej nie zrobimy. A więc sobie pozbądźmy się sobie tego. To nie jest jakiś taki coś, co aż tak bardzo nas kuje, ale już pozbądźmy się. A ile jeszcze czasu to zajmie? Kilka dni, ale to i tak w nowym odcinku sobie włączymy. Zobaczymy, co jeszcze mogę sobie porobić. Tutaj nic. Zobaczymy sobie na Hudson Bay. Nie możemy. Okej, okay, próbuję sobie powiększyć, ale ciekawa mechanika, trochę mało ją rozumiem.
Tutaj chyba są, jakie miasta są połączone do tego, tak się mi wydaje. Możemy niby zacząć. Okej, to jest ciekawa mechanika, której nie rozumiem. Dobra, więc był z wami trochę w tym odcinku z Hazardem 4. No to cześć!